Promocja potencjału gospodarczego województwa poprzez wydarzenia kulturalne to połączenie, które funkcjonuje w naszym regionie już od kilku lat. Okazuje się bowiem, że na pozór dwie zupełnie odrębne dziedziny mogą nie tylko wzajemnie się uzupełniać, ale także być kołem napędowym do rozwoju. To połączenie między kulturą a gospodarką jest po prostu organiczne. Wiele lat temu rozpoczęliśmy jako samorząd województwa taki projekt, który polegał na łączeniu kapitału prywatnego z tymi pieniędzmi publicznymi, czyli przychodził organizator wydarzenia, na przykład festiwalu filmowego, czy Skywaya, czy jakiejkolwiek innej dużej, cyklicznej, międzynarodowej imprezy i potrzebował na organizację pieniędzy. Wtedy mówiliśmy do niego: bardzo dobrze, damy ci 50 tysięcy pod warunkiem, że zapewnisz 50 tysięcy prywatnego kapitału. I przez długie lata okazało się, że to po pierwsze wzmocniło organizatorów, którzy zaczęli być bardziej mobilni, zaczęli łączyć te środki, ale też doprowadziło do rozwoju tych wydarzeń. I po wielu latach widzimy, że ten wpływ kultury na gospodarki i odwrotnie gospodarki na kulturę się wzajemnie uzupełnia i dlatego postanowiliśmy kontynuować projekt. Bardzo ważne jest przekonanie przedstawicieli MŚP do tego, że warto jest być mecenasem kultury. I ten trend, ta moda na to, by właśnie włączać się w organizowanie tej kultury, w jej wspieranie, po prostu powróciła po wielu latach. Festiwal krzypcowy, festiwale filmowe, wystawy, duże eventy kulturalne zbierają wiele osób, których zadaniem, może nie tyle zadaniem, ile przekonaniem jest to, że warto właśnie tę kulturę wspierać. Możliwość promocji lokalnych firm podczas dużych wydarzeń kulturalnych o randze międzynarodowej zwiększa możliwość dotarcia do nowych klientów, a co za tym idzie, znalezienia nowych rynków zbytu. Dajemy organizatorowi możliwość z jednej strony promowania małych i średnich przedsiębiorstw podczas organizacji ich wydarzeń, a z drugiej strony zapewniamy reklamę temu małemu średniemu przedsiębiorcy. I to wzajemne wsparcie między kulturą a gospodarką idealnie się sprawdza. W tym roku w ramach projektu mamy ponad 23 wydarzenia międzynarodowe cykliczne, w których gospodarka jest wspierana przez kulturę, a kultura przez gospodarkę. I tego będziemy się trzymać, bo widać, że ten kierunek jest właściwy i że ta wzajemna relacja istnieje i ma się dobrze. Wśród festiwali, które od kilku lat z powodzeniem łączą kulturę z biznesem, są m.in. Toruński Festiwal Światła Skyway, Bydgoski Festiwal Świata Bajek i Baśni dla Dzieci Pozytywka, czy chełmińskie Nine Hills Festival. W każdym przypadku angażowanie lokalnych przedsiębiorców do artystycznych projektów odbywa się z korzyścią dla obu stron. W tym roku podeszliśmy do promocji przedsiębiorców bardzo kreatywnie, bo też trafiliśmy na naszych lokalnych przedsiębiorców z branży kreatywnej przede wszystkim, czyli hotele, czyli miejsce, w którym również można wykonać indywidualne, personalizowane prezenty, jak Crazy Shop i Danhaus firma chociażby, jak firma Marsi Karczma Chełmińska, to mówiłam w sprawie hotelu, więc tych firm, czy również firma tworząca pudro, tworząca kosmetyki naturalne dla kobiet i nie tylko. No to są takie przykłady firm, które działają w branży bardzo kreatywnej i właściwie my podczas festiwalu skupiliśmy się na tym, aby pokazać tą kreatywność tych firm, więc zaprosiliśmy ich do poprowadzenia warsztatów, czyli do takiej aktywnej promocji, ale także odwiedzaliśmy przedsiębiorców naszych lokalnych, realizowaliśmy o nich materiały filmowe, tak aby ludzie mogli ich poznać bliżej. Staramy się naszych przedsiębiorców promować, ale także w ramach festiwalu w tym roku i w zeszłym roku organizowaliśmy spotkania z przedsiębiorcami, gdzie opowiadaliśmy im o naszej działalności, a oni nas wspierali finansowo, barterowo, w najróżniejszy sposób. Promujemy też CSR, czyli w ogóle społeczną odpowiedzialność biznesu wśród przedsiębiorców. To jest ważny element naszego działania. Obecnie taka forma współpracy wydaje się dla obu stron czymś bardzo naturalnym. Projekt współpracy sektora gospodarki z kulturą będzie kontynuowany przez samorząd województwa do 2027 roku.